O Smoku Wawelskim i Królewnie Wandzie to komiks do scenariusza Barbary Seidler i rysunków Grzegorza Rosińskiego, opublikowany przez wydawnictwo Sport i Turystyka w 1974 roku. Była to pierwsza z trzech publikacji, znanych oryginalnie pod nazwą Legendarna Historia Polski, które następnie zostały wydane w 2007 roku pod zbiorczym tytułem Legendy Polskie. Kolejne części nosiły tytuły Opowieść o Popielu i Myszach i O Piaście Kołodzieju. Oba wydano w 1977 roku. W komiksie tym, jak sam jego tytuł sugeruje, znajdujemy rekonstrukcję dwóch popularnych legend z prehistorii Polski: o Smoku Wawelskim i Królewnie Wandzie. W pierwszej poznajemy młodego syna chłopskiego Sławko, który chcąc się nauczyć zawodu szewca, opuszcza rodzinną osadę i przybywa do Krakowa, gdzie zostaje czeladnikiem szewca z Kuby. 2 lata później miasto, rządzone przez księcia Kraka, zostaje zaatakowane przez smoka. Gdy wszystkie sposoby jego zabicia okazują się nieskuteczne, Sławko wpada na pomysł, by podać bestii owcę wypełnioną smołą i siarką. Smok po zjedzeniu tak spreparowanego dania wypija taką ilość wody z rzeki, że aż eksploduje. Sławko zostaje bohaterem i nadwornym szewcem. Druga legenda opowiada o tym, jak po śmierci dobrego księcia Kraka, założyciela miasta, dochodzi do bratobójczej walki między jego 2 synami, która powoduje, że na kolejnego władcę zostaje wybrana jego córka Wanda. Jej rządy są popularne i sprawiedliwe. Niedługo potem ziemie polskie atakują Niemcy. Wanda zbiera wojska i pokonuje ich w nocnej bitwie w lesie, ale wódz niemiecki Rytiger nie daje za wygraną, wysyła posłów, którzy żądają, by Wanda wyszła za niego za mąż. W przeciwnym razie grozi ponownym najazdem na Polskę. Wanda, nie chcąc wyjść za Niemca, rzuca się do rzeki, a mieszkańcy Krakowa w ramach podziękowania usypują jej kopiec. Autorem scenariusza do wszystkich trzech części cyklu była Barbara Seidler, dziennikarka wielokrotnie odznaczona za udział w Powstaniu Warszawskim, za służbę w Szarych Szeregach. Była też autorem scenariuszy do 2 wysoko cenionych albumów Kapitana Żbika, a później pisała scenariusze do kolejnego podobnego cyklu Początki Państwa Polskiego. W przypadku tego komiksu tekstu jest jednak niewiele. Historia jest prosta, rysunki duże, a dodatkowo tekst jest dwujęzyczny. Istniały wersje albumu wyłącznie w języku polskim, polsko-rosyjskim, polsko-angielskim, polsko-niemieckim oraz polsko-francuskim. Ta, którą mam przed sobą, to wersja polsko-francuska. Co było ciekawym pomysłem na promocję polskiej kultury poza granicami kraju, ale jednocześnie powodowało, że tekst musiał być raczej skrótowy. W przeciwnym razie zajmowałby za dużą część strony. Chociaż nie wiem, czy był on skrócony w stosunku do tego, co mieliśmy w oryginalnym, jednojęzykowym wydaniu. W sensie merytorycznym jest to wyraźnie publikacja skierowana do dzieci, która próbuje jednak łączyć dwie sprzeczności. Z jednej strony stara się zawierać pewien element realistyczny, a z drugiej ma przypominać bajkę, w której nic złego nie może się stać. Ten dualizm, z którym mamy tu do czynienia, widzimy już na okładce. Mamy tu stosunkowo realistycznie przedstawioną Wandę i jej wojska, ale powyżej rysunek smoka wyglądający, jakby został stworzony ręką dziecka. Cała pierwsza legenda jest utrzymana w konwencji bajki, zwłaszcza od momentu, gdy pojawia się w niej smok, narysowany zresztą w sposób wyraźnie kreskówkowy. Potem jednak zaskakiwani jesteśmy sceną, w której jeden z synów Kraka zabija drugiego. Opowieść o Wandzie sprawia wrażenie realistyczne, jest mroczne, przedstawia sceny wojennej rzezi i w odróżnieniu do bajki kończy się śmiercią głównej bohaterki. Historyczność przedstawionego materiału jest rzecz jasna wysoce wątpliwa. Pierwsza legenda nie aspiruje oczywiście do bycia w jakimkolwiek stopniu przekazem autentycznych wydarzeń, skoro pojawia się w nim smok. Natomiast druga, ze względu na swój wizualny realizm, sugeruje coś innego. Zwłaszcza gdy w finale łączy całą opowieść z jak najbardziej realnym kopcem Wandy, który rzeczywiście istnieje, chociaż jego powiązanie z osobą córki Kraka jest oczywiście dość umowne. Postać Wandy została prawdopodobnie wymyślona przez Wincentego Kadłubka w XIII wieku, ale fakt, że nie chciała ona Niemca i z tego powodu popełniła samobójstwo, został dodany do opowieści później przez Jana Długosza. Z czasem legendę podsycały stałe konflikty, jakie mieliśmy z Niemcami. Oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia dostrzec tu można pewien brak logiki. Po pierwsze, w czasach, o których mówimy, pojęcie narodowości nie istniało, więc Wanda nie mogła rozumieć różnicy pomiędzy Polakiem i Niemcem. Co najwyżej nie chciała wyjść za mąż wbrew swojej woli, zwłaszcza za kogoś, kogo uważała za wroga swojego państwa.
Ale przecież potem mieliśmy na tronie polskim paru królów, którzy pochodzili z dynastii Sasów, czyli byli Niemcami. Jakoś nigdy nie eksponowano faktu, że Niemiec rządzi Polską. Zresztą jest tu przynajmniej jeden moment, który sugeruje, że to, na co patrzymy, ma bardziej odniesienia do historii współczesnej niż do czasów prehistorycznych, bo poseł niemiecki wygląda niczym Adolf Hitler. Postacie Wandy i Kraka są wyidealizowane w sposób typowy dla legend, ukazujących dawne, dobre czasy, kiedy władcy byli mądrzy, sprawiedliwi i słuchający woli ludu, czemu służy całkowicie nierealistycznie wyglądająca scena audiencji Sławko u Kraka. Królowa Wanda jest dodatkowo piękna, kochana przez lud, a nawet jest doskonałym dowódcą armii. Śpiąc nocą w lesie, to ona pierwsza słyszy nadciągających wrogów i budzi pozostałych, a potem sama wyrywa się na wroga, co jest chyba nieco już przesadą, bo nie potrafię sobie wyobrazić księżniczki pośrodku wczesno-średniowiecznej batalii. Trzeba to bardziej widzieć w kategoriach symbolu, apoteozy poświęcenia i oddania swojemu krajowi. Rysunki wykonał 33-letni wówczas Grzegorz Rosiński i z dzisiejszego punktu widzenia jest to chyba główny powód, by po ten komiks sięgnąć. Jest tu cały szereg kadrów, które znamionują niewątpliwy talent tego rysownika, zwłaszcza jeżeli porównamy go do większości realistycznych komiksów, które wychodziły wówczas w Polsce. Pierwszym jest to wejście Sławko do grodu. Zwraca ono uwagę świetną kompozycją, symetrią, z postacią bohatera w środku i dwoma wojami po bokach, a nawet pewnym akcentem satyrycznym, bo jeden z nich wyraźnie przysypia. Chłopiec jest nietypowo odwrócony tyłem, wchodząc z ciemnego lasu w jasny dziedziniec grodu. Jak już wspomniałem, smok narysowany jest w wyraźnie kreskówkowy sposób, który nie do końca pasuje do reszty, ale i w tej stylistyce Rosiński radzi sobie bardzo dobrze. Te trzy smoki na przykład prezentują się doskonale, podobnie jak ten smok odpoczywający po uczcie. Ciekawym pomysłem na kompozycję całej strony mamy w tym miejscu z napisem "Ale jak?" po środku. Twarz Wandy narysowana jest doskonale, w sposób bardzo współczesny, nie bardzo pasujący do opisywanych czasów, zresztą podobnie jak współcześnie narysowany jest Sławko. W rysunkach rzezi dostrzec można skuteczne użycie światła i cienia, którym później zachwycał nas artysta w wielu albumach Torgala. Scena bitwy wzorowana jest wyraźnie na zgiełku i chaosie bitwy pod Grunwaldem Matejki, która znana jest w Polsce każdemu dziecku.